Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. Hej! I zaczynamy nagrywać wspólnie trzeci sezon z Żywych Trupów. Moi drodzy, stara kamerka powraca, dlatego nagrywamy starą kamerką. Ona ma troszeczkę lepsze kolory, ładniej, szerzej nas obydwoje łapie, więc będzie Wam się bardziej przyjemnie to oglądało. Jak widzicie, pierwszy odcinek nazywa się To, co nas łączy. Część pierwsza, gdy Javier wraz ze swoją rodziną przez przypadek trafia na wrogą grupę. Zwykłe nieporozumienie zmienia się w poważne problemy. To rozpoczynamy odcinek pierwszy. Gra przystosowuje się do Twoich wyborów, historia zależy od tego, jak grasz. Masz pierwsze wskazówki, więc będziemy razem podejmowali decyzje. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Widzę, rozpoczyna nam się kolejny nowy wątek w tym sezonie. Tata zachorował, rozumiem. Aha. Fajnie, bo Justa będzie na bieżąco z nowym wątkiem, super. Jestem mega ciekawy, kiedy nam się skrosują wątki. Z poprzedniego sezonu, jak Clementine szła z tym dzieckiem, a z trzecim sezonem nowym. Hey, David. I had to leave my car. It's traffic's just backed up for miles. He's dead. Aha. No, super. I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. Nie rób tego? No, dawaj. Come on, please. Please don't do that. Oops. Pierwsza twoja zła odpowiedź. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Po hiszpańsku. I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. W sumie podobni do jakichś tam Hiszpanów, co nie? Ciemni tacy. He doesn't even see me because he's looking for you. To jest jego brat zazdrosny. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all have to make sacrifices? He was my dad too. All right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Ooh, Uncle Javi. Kolejny braciszek? Why are you fighting? Nie, to jest syn tego. Syn. I can hear you from inside. Twój tata dał mi wycisk. It's okay, Gabe. Your dad's just a bit of a bully, is all. Ale żeś go sprzedał. Aha, żartuję. Dobra, czyli żartowałem. Go inside. Gabe to zapamięta. Ups. Od samego początku zadymka. It's okay. Inside. Ups. Coś powie? Podaj mu dłoń. Podajemy? No dobra. Sprzedałem go, to teraz mu piątkę przybijam. W sumie pierwszy wyciągnął, dobra. Musisz się jakoś wybielić. Tak, tak. I should call someone. Pick up the body. O, a teraz po piwku. Yeah. A nie, na ranę sobie przyłoży. Żeby opuchlizna zeszła. I love you, little brother. You know that, right? Dali sobie po bratersku. Po szocie? Wiem. Ja jestem za tym. Nie, wiem. No dobra. Dave to zapamięta. Okej, Dave, pamiętaj. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. Mm-hmm. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. Nie zostanę tutaj, no? Sorry. I've got my own life. I'll be here for the funeral. And then I'm gone. Then that's that.
No to tyle. Cały czas jakieś zwroty akcji. Javi. A ona co tak wyskoczyła jak gumka z gaci? I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. To jest chyba siostra ma... Your mom needs you. Chyba siostra. What happened? Też na razie jeszcze nie kumam. Albo żona tego, o! Tak, tak, jego tak. Brata. Jest zła na niego, no. Że on sobie siedzi i popija. Piwko. Piwkuje sobie. I jeszcze mu wrydał. Jest rodzinka cała. No. Nie zdążyłem, kurczę, zobaczyć, kto to na tym na zdjęciu jest. Gdzie mama? Jest mama. Mameł. Mameł. Mama. Mama się ucieszy. O! Where were you? Ale się ucieszyła? Z drugiej strony mu poprawili pięknie. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, mama. Mhm. No dobra. Koniec tej sceny. Przecież nie gry. Przecież wiem. Telltale Presents. Powiem wam, że ciekawie się zapowiada. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Taki wątek. To nie mają telefony? To chyba jeszcze przed epidemią zombie jest, mi się wydaje. You thirsty, baby? You want tak troszeczkę juice? Dziwnie, co nie? Zobaczymy, jak Grandpa's to będzie. Cup was empty. Ona nie wie, że dziadek umarł? You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. Tak, nie wie. No, jaja. Nie jaja? Pippo's awake. To nie są jaja. Jaja, Pippo. O co chodzi? O co chodzi? Żywe trupy. Nowy ład. Mordeczki, przypominam, 500 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Także zostawiajcie śmiało. Justa będzie ze mną nagrywała. Będzie dym. Wyszła aha. Tam? Wyszła tam. Tak, a jest epidemia zombie i dziadzia ją zje. A oni nie wiedzą? Nie. No to w szoku jest. O, dziewczynka. Aha. Kurczę. Oni w ogóle nie wiedzą o tej epidemii. Chyba jeszcze nie wiedzą, no zaraz zobaczymy. I nie wiedzą, co się dzieje, dlaczego on stoi tak. Tak, dlaczego... Rafa, como es esto posible? Aha. Teraz on też zginie. Oh no, Johnson Latino. Mordo. Ciekawe, czy kogoś zje. Dobra, na szczęście nie. Ej, dobre wejścia robią. Soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Tak. Tak, i teraz ją też ugryzie pewnie. Mhm, 100%. Babcia niestety zostanie wyeliminowana w pierwszym odcinku. Ugryzła, ugryzł ją. Polik, no. O proszę, od baldachimu urwał. Teraz będzie na niego, że on go zabił, dlaczego on go zabił, nie? Tak, tak, na pewno tak będzie. We need to go. We need to get her to the hospital. Mm-hmm. Gabriel, where's your sister? Ale zadyma od samego początku. Keys! Where the fuck is Keys? Dad's car. Keys are on the dash. To jego ojciec, tak? Ojciec, no. Mama, get the kids. Meet at the hospital. A ona po drodze pewnie się przemieni. Tak może być. Ale nie, ona musi zachorować pierw. Umrzeć dopiero. Więc chyba nie zdąży, ale może być tak, że od niej się zapoczątkuje cała epidemia w szpitalu. Come on, honey, we have to go. Mateusz. No, no, no! To jest przerażające. No, troszeczkę. No! Joe! It's okay. County General Hospital. I know the way. O, pięknie. Jedynkę wrzuć, babo, a nie wsteczny.
On też został ciapnięty? Jest podrapany, no. Nie, ugryziony lekko. A jemu już coś świta. Nie no, chyba się już tak szybko nie przemieni. Ale chyba się domyślają już, że o coś chodzi, nie? Że będzie... Na pewno zauważył to, że jest ugryziony. I w którymś momencie mu to wypomni. Aha. Obecnie. Gdzieś czyli tam. Wracamy do wątku z Clementine. Nie, jeszcze nie. Powinniśmy się zbierać, nigdy tylu nie widziałam, a czemu to takie ważne? Nigdy tylu nie widziałam. I don't think I've seen this many. Ale grafikę o bardzo. Yeah. Not a great sign. Ale grafikę bardzo dobrze polepszyli w tym sezonie. O, buteleczka. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Samochód mają, no to super, chociaż tyle. I kto tam został? Pewnie tylko ona i synek. No. Ona, synek i brat. O! Ten jaki bez szczęki. Się obrócił tak. Looks like the herd is speeding up a little. Córeczka żyje. Was drifting southwest, aha, ale już urosła, nie? Czy mi się wydaje? Synek żyje. Tak, to już jest parę lat po. I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. Miło byłoby się zatrzymać, musimy być w ruchu. Myślałem, że znasz odpowiedź na wszystko. Musimy być w ruchu. Nie wolno się zatrzymywać. Nigdy. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Yeah, maybe you're right. The van isn't so bad. We'll figure it out. We always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Nie bój dzieciaków, powinniśmy teraz jarać. Dobra, okej. You really think we should be smoking now? Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. Nie poczują. I think we're in the clear. To nie zła zadymka. A, za okno, no dobra. You want some? Sure. Yeah. Okay, sure. Zrelaksujmy się troszeczkę. O, zawodowiec. We are setting an awesome example. Tak. Idealny przykład, co nie? Nie oceniaj mnie. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, a czyli to nie są jej dzieci. I'm not exactly stepmother material. No to wygląda. Case in point. He was reassuring, but you know, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? Tęsknisz za nim? Takie coś zapytamy, co? No. Jestem ciekaw, co powie. Do you miss him? I think about that a lot. O, proszę. I'm not sure. Jak ona jest zimna jak lód, obojętna jak głaz. I najarana jak stonka. Jak Bob Marley. Jak Bob Marley. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. Porzucić go na poboczu. Choking. O, dobra. Jesus, obviously. Też się na to nie... Co? Też się na to nie pisałem. No dobra, w sumie pasuje, nie? Sometimes life decides for you. Dokładnie. That sounded deep, didn't it? No. No, it didn't. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. To ładnie ją kontruje cały czas. No. Puberty, hormones. Oh yeah, the second you start getting boners,
The whole world starts to get dark. To nieźle. To niezły wzwód. What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Dobre tematy mamy w pierwszym odcinku. Tak, ta gierka rewelacyjna. Widzisz, to mają z tyłu dni zaznaczone, ile już przetrwali. Gdzie chcesz się zatrzymać? Że nie możemy. Weź! Sorry about that. Gdzie chcesz się zatrzymać? I can pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. Nie dała się skusić. Dobra, wstały dzieciaki. What's that smell? That's gross. Ja myślę... We're smoking weed, Mariana. Prost dostała. Wiem, że ćpacie. Pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Oh my god. Pięknie, pięknie. You're even smoking in the car now. All right. Everyone roll the windows down. Ale pato. Elegancka ekipa. Jak mi zara kanał zdejmą za to. We're about to make a supply stop. Ta gra ma jednak charakterek. O, próg zwalniający. Na jakieś wysypisko jedziemy. Moonlight Shadow. Ten tam dni liczy z tyłu. I co tu będzie ciekawego? W ogóle po co oni poszli szukać czego? Paliwa? Może zapasu? Jedzenia? Nic nie powiedzieli, nie? No, pewnie zaraz jakieś zombiaki wyskoczą. No to 100%. A ty będziesz musiał się lać? No, zobaczysz. A ci co jest? Modlisz się o bezpieczeństwo? You praying for our safety, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana. Generalnie wszystkiego, co nie? No. Pretty much everything. Czyli zbieramy wszystko, co będzie pod ręką dostępne. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Aha. No. O! A temu coś się stało. Brechę w ręku ma. O, proszę, nowy system sterowania. No, ładnie. Boom headshot. Hey, where are you going? To nie jest jak w Fortnite'cie. Killowem. To jest. Aha, to brecha okay, była, to cool. Killow. Have fun. Miłej zabawy. Dzięki. Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Też tego nie lubię. Well, that makes two of us. But we're stuck. No, welcome. Welcome in the kurczak club. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. Sprytne? It's easier to stay out of it that way. Sprytne. You sneaky little. That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some. Marina podjarana teraz. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. No. Oh, and Mari, if there's any trouble. Ciekawe, ile już jest lat, co nie? Po tamtej sytuacji na początku. Not even once it's quiet. Myślisz? Wait as long as you can. Okay. W sumie oni mogli mieć tak wtedy po 8, 9, a teraz mają tak 14. No. Dobra. Myślę, że z 5 lat różnicy jest, bo oni się nie postarzali za bardzo. Mhm, okej. Idziemy zapytać Mariny, co ty tu masz? Hey, any luck, kiddo? I need a pen. Mhm. Or a pencil. Just something to write with. A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. No dobra, czyli znajdziemy jej ten długopisik. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it,
then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. Dobry pomysł? No. That's a great idea, Mariana. Pomóżmy jej, nie? Młoda jest. Niech ma szansę. Jakiś ty dobroduszny. Zawsze byłem taki dobry. Dobra, sprawdźmy teraz, co tu się dzieje. Może tak pierw w lewo. Aha, dobra, jednak nic. Tutaj w tej beczce prawdopodobnie będzie paliwo. Bo musimy spompować wahę do auta. Waste oil. Aha. Wyrzuteczna. No dobra, czyli się nie udało. Dotknij. Materac? No elegancki, można pospać na nim. Zabaki czyściutki. Okay. Now I'm sorry I did that. Aha, że dotknął. Dobra. Z shiftem chodzimy szybciej. Dobra, okej. Okay. Spójrz. Ach, I don't think these tires would fit the van. Nie pasują. Dobra, idziemy jeszcze dalej. Czy w tym kierunku można się udać? Pewnie, że można, super. Zobaczmy. Nothing up there but garbage. Aha, śmieci. Super, cały czas źle paint cans, zmierzamy. Newspaper. All that's left in this junkyard is junk. No a co może być innego na złomowisku? Tylko junk. Tutaj coś będzie, uwaga. Some sort of fuel tank. Paliwo. Chyba znalazłeś. Puste. Empty. No dobra. Wejdźmy może na drabinę. Wejdź na... Looks like there's more to see up here. No coś na pewno będzie ciekawego, bo to jest... Zostań, wejdź. Wchodzimy. Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, jaki designer, czapeczka, to tamto. Got it? Oh, all right. Jak ona mu tak głowę suszy, takie rozkazy wydaje, no to no. Jak ma się słuchać, co nie, mordeczka? Co tu będzie? Aha. Skoczyli. Przeskakujemy przez kontener i nie mamy zbytnio jak wrócić, bo drabiny nie ma. There's one they never took to pieces. O, proszę. Good catch. Dobra sprawa? Good catch, tak. Ja zawsze mówię good catch. Ja też. Zobaczymy do środka, co jest. Zombiaki. Shit, locked. Ale my i tak musimy zajrzeć do kanistra, do wlewu paliwa. Otwórz. Shit, it's locked. Aha. Podważ. Dziękuję. Here goes nothing. Ewentualnie urwiemy coś. Pięknie. Fuck yeah. Ten jak zadzieszył. O, jak było napisane? Odciągnij. Odciągnij paliwo. Aha. Pajak idzie, chłopie. Pompujemy furgonetkę. Bo powietrze zeszło z koła. Ty młody lepiej na straży stój. Trochę to potrwa, na co ty żeś myślał? Uwaga! Coś się zaczyna dziać. O, łysy z Brazers. Jakiś ratownik? Bo, no, nie, więzień? Albo więzień, no tak. No chyba już nie będzie chodził. A tam co? Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Zaraz się zacznie patologia. Kadet stoi, Opel Kadet stary. Z prawej strony. Dobra. Rzućmy okiem. Rzućmy okiem, co się dzieje. Pęknie, schodek pęknie. Nie, na szczęście nie pęknął. Myślałem, że pęknie i sobie coś w nogę zrobię, jak jest, nie? Dobra, od razu klikam otwórz. Mogę kliknąć pierwszy. Wszystko jest zamknięte tam. Zajrzyj. Jakby ktoś miał czas to zamykać. Zaraz coś wyskoczy, uwaga. Nie, jednak nie. A no tak, dołem można, ty. Podważmy pierw, zobaczymy.
Czy się uda? Not gonna be able to pry this open. Dobra, czyli młody musi się wczołgać pod kemping. Młody? Na co, ja? No. Ja bym wolał, żeby on poszedł. Dobra, sprawdźmy. Tutaj można odsunąć tą płytkę. Yeah. Tajne przejście. Nie wejdę, powiem. Nie, wejdę jednak. Okej, gitara. Gabe ma pistolet? Ma, no. Jakiś tam przy nogawce. Dobra. Udało się. It's working. Super. Pusto. Gabe, come check this out. Czego ty się drzesz? O proszę, troszeczkę tego jest. Jestem ciekaw, czy chociaż te puszki będą pełne. Dobra. Idziemy zobaczyć. Na razie z nim nie gadamy. Otwieraj szafki, stary. Rentgen po szafkach. Bakterie. Weźmiemy, bo się pewnie przydadzą po coś. Jaka mina. O co mu chodziło? Nie wiem. Spójrz na szafki. Sausage? Mhm. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. No i super. Aha, ta sobie tak przyszła. No to fantastycznie. A auto zostawili. I zaraz ktoś je buchnie. I będzie zadyma. Check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. Elegancko. Jak... Kurczę, ja bym nie jadł. Someone else's mattress. 5 lat puddingu. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Przytulnie tu. Dobra. Jak tak mówisz? Ja bym na chwilę został z jeden dzień. This is creepy. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming. If it's not here already. Czyli namówiliśmy macochę na to, żeby przespała się. We found. We found this. Why can't we just enjoy it? Nocujemy? Can we? No, nocujemy. Nocujemy. Sleep well for once. The kids are right. We deserve a little break from the van. Yes. Kids, go wild. Just stay indoors and keep your ears open. Just in case. Kurczak jest zadowolony, jak by na plac zabaw poszli. O, foch. Foszek śmierdzioszek, zdarza się. Baterie, a właśnie. Nie, bo on teraz też podważył jej zdanie. Daj baterię Marynie. Oh, guess what? Now you can really drown us out. A, bo ona w słuchawkach cały czas słucha muzę. Aha, dlatego się tak uśmiechnął. Tak, tak, tak. Nie skleiłem w ogóle. Dobra, tej dałeś baterię, a tej co możesz zaoferować? No, czemu jestem zawsze złą macochą? Podważył jej autorytet. Tak, tak, tak. Ja zawsze będę spoko wujkiem. No need to change what's already working. Cool Uncle Javi. Why? Because you used to hit balls with sticks for money? Real cool. No, I'm cool because I used to hit them really far. Also, people who are actually cool don't say cool as much. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, wait, but you... O, batonik dostał. You're the cool one, remember? She'd expect it from you. Aha, ona chciała go dać tej dziewczynce, nie? Mhm, tak, żeby zapunktować. Coś się dzieje. What the fuck do you think you're doing with our gas? Czyli miała rację. Go on, speak up! To teraz moja benzyna. Well, it's not like I saw your name on it. Don't fucking test me, boy. Troszeczkę ostro. Wziąłem, wiecie ich, nie? Chciałem ich zastraszyć. I know you got people. Niedługo wrócą. They're out scouting around.
But they'll be back soon. They're not going to be too happy if they see you pointing. Kłamiemy, powiemy mu, że nas jest. Yeah, probably not. No. Then again, maybe they're already here. Waiting to make an ambush. Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. No i super. I teraz łapią dzieci i tą. Nie, oni mi się wydają, uciekną. Hey! You assholes in there! I got your boy! You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up! Go on, you first. You get ambushed by your own people, that shit's gonna make my day. No to zobaczymy. Open it real slowly. Otwórz. Nikogo nie będzie, mi się wydaje, że oni są bystrzy. Uciekli. Tak, tak. Aha. Schowała się tam dole. Super, wyszła. Super, no. No to jestem teraz ciekaw, jak z tego wybrniemy. On wyjdzie dołem. Dobra. I ich zamknie. Looks like you and your friends had a real feast, huh? Oops. You can't just take what you like. Wszystko zjadłem. I don't roll over like that. Wszystko zjadłem. I ate all those. Jesteśmy kozakiem do końca. You? By yourself? Nah. Yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you'd hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling. That you're full of shit. Co teraz? I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Pożałujecie tego. You have no idea who you're fucking with here. I think I'm fucking with somebody who's full of shit. This doesn't have to go. The fuck was that noise? Oops. What you got hiding under there, boy? Korniki. Korniki. Ich już tam nie będzie pewnie, nie? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Są trupy. Tak jest. Man, what else? There are muertos down there. There were a bunch of them outside too. The dead, huh? Well then, we better take care of that, shouldn't we? Uuu, kominka. Będzie trup. Pięknie, ale dostał. Unik. Cyk. Guys, get the fuck in here! Dawaj, 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 dawaj. I bum! Ładnie. Holy shit! Czemu wyrzuciłem broń? Nie wiem. Ups. You have to pay for what you done here. Wait, don't you? Aha. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 500 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.